Spotykamy się już z Państwem po raz drugi. To spotkanie integracyjne jest wspaniałą okazją do promowania osiągnięć osób sprawnych inaczej, poznawania ich, jest również sposobem na integrowanie się ludzi z różnych środowisk. Każdy z nas może ujrzeć w ich możliwościach i dokonaniach samego siebie. Możliwość zaprezentowania swoich dokonań sprzyja rozwojowi talentów i zdolności, a jednocześnie uwrażliwia nas na ich potrzeby. Obecność każdego z Państwa na tym integracyjnym spotkaniu to piękny dowód na to, że odnosicie się z szacunkiem, życzliwością i zrozumieniem do osób sprawnych inaczej. Pragniemy dawać radość i pozostawić wspomnienia, do których warto zawsze powracać. Bardzo gorąco witamy uczestników, opiekunów i kierowników placówek, które wezmą dziś udział w przeglądzie kabaretowym. Witam wszystkich Państwa serdecznie i gorąco w tak piękny, słoneczny dzień, jaki dzisiaj nam towarzyszy. Ja Wam życzę, żeby takich dni było jak najwięcej w Waszym życiu, w Waszych osiągnięciach, przedsięwzięciach i we wszystkim, czego sobie tylko życzycie, drodzy Państwo. Chcę powiedzieć, że to środowisko jest mi bardzo bliskie mojemu sercu. Każdego z nas ta starość, mówiąc kolokwialnie, dopadnie i też będziemy potrzebowali pomocy innych. Ta pomoc jest bardzo ważna, można powiedzieć najważniejsza. I robiąc taką wielką rzecz, jaką wy robicie Państwo we wszystkich ośrodkach, nie mówię o tych, które się dzisiaj tylko tutaj zgłosiły, ale o wszystkich. Jest to zasianie w nas, młodych ludziach, takiego ziarnka chęci niesienia pomocy dla Was wszystkich. I chciałbym, żeby nigdy tej pomocy Wam nie zabrakło. W naszej gminie również od wielu lat obserwowaliśmy problem osób starszych. Starszych z bagażem doświadczeń, możliwości, nie mieli co ze sobą zrobić. Wspólnie przed 2 laty podjęliśmy taką decyzję razem z radnymi. Nie było łatwo, bo nie mieliśmy miejsca, musieliśmy odkupić swój dawny majątek od Agencji Mienia Wojskowego, dawną agronomówkę, którą przystosowaliśmy do tych możliwości. Środków mieliśmy niewiele, ale własnymi siłami i wielkim sercem udało nam się to osiągnąć. Wiele pracy włożyłem w to sam. Moi przyjaciele i radni, i sołtysi, którzy pomogli. I dzisiaj to jest właśnie owoc tego, co stworzyliśmy przed laty i mam nadzieję, że będzie to trwało bardzo długo. Dla udogodnienia tego wszystkiego, dzięki tutaj sprawnemu kierownictwu i temu zespołowi, który się stworzył, można powiedzieć już 2 rok się tworzy, podnosimy te standardy. Obserwując nie tylko osoby starsze, obserwowałem również i osoby, że tak powiem, emerytów, dla których też postanowiliśmy dać zajęcie i stworzyć możliwość, czyli otwarcie świetlicy 60+ w miejscowości Liszna. Życzyłbym Państwu, że tak powiem, udanej zabawy, wiele uśmiechu i tak jak właśnie ktoś powiedział kiedyś, że śmiech to zdrowie i niech to dzisiaj będzie dowodem tego, że tego śmiechu tutaj na tej naszej skromnej, ślicznie przestrojonej scenie nie będzie brakowało. Ja uważam, drugi kabaretowy zawrót głowy w gminie Sławatycze za otwarty. I bardzo dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że dzisiaj to jest i mam nadzieję, że będzie długo, długo. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Tematem przewodnim dzisiejszego spotkania będzie jakże ważna i podniosła chwila w życiu każdego ucznia i studenta i uczestnika. Chwila niezapomniana, pełna ekspresji, ożywionego
poruszenia umysłu, umysłu będącego synonimem mądrości, logiki, błyskotliwości myślenia. Bazyli, a pamiętasz naszego kolegę z liceum? Który? Ten Hieronim. Przypominam. Kiedyś w internacie wpada do mojego pokoju i krzyczy: poradź mi, jak napisać w liście do ojca o tym, że znowu oblałem egzamin. Odpowiedziałam: napisz, egzaminy skończone, u mnie nic nowego. Zapraszamy. Szkoda mi dziewczyny mojej, hura, hura! Dzisiaj matura, marynara i fryzura, matura! Hura, hura! To jest czysta, hura, marynara i fryzura, matura! Przepraszam, można na... egzamin, przepraszam, można na egzamin, można, przepraszam, można. Zmienił pan dzwonek w komórce? Nie, to za drzwi, panie profesorze, to na egzamin, prosimy. Umie pani? Umie tylko. I na stojąco pani umie? Umie, tylko zaraz zaprowadzę krzesło. Jeszcze mnie po prostu nogi nie weszły do końca, po prostu nie było mojego rozmiaru. Ale żal było nie brać, bo 26 zł kosztowały. Ale to są buty tylko do stania, nie do chodzenia. Się w nich tylko stoi i nie chodzi. To może niech się pani zdecyduje, na którą ze stron i zaczynamy. W kierunku wyjścia to może być dobry pomysł. W takim razie zaczynamy. Niech nam pani powie, co pani wie o odrodzeniu. Córkę mam. To oczywiście dobra odpowiedź, pod warunkiem, że jest to córka Leonardo da Vinci w XV wieku. Tak, trochę w XIII wieku. To jest pytanie podchwytliwe. Oświecenie jest na prud. Na prud? No tak, nieduży plus minus, no nie. Przecież pani nic nie wie o historii i literatury. No i masz jakiś problem? Pani zdaje egzamin. Dziękuję. Na ile? Nie zdała pani. To niesprawiedliwe, panie, docencie, panie profesorzu, profesor. Ja mam wiedzę. Tą wiedzę trzeba wydłubać. Wydłub, proszę. Nie mam tak długich narzędzi. Prośbuję. Panie profesorze, daj pojrzyj. Dasz serce. Dobrze, mam serce i patrzę w serce. A propos, niech to nam pani coś powie o Mickiewiczu. Mieszkamy razem. No nie, no trafi mnie. Pani mieszka z Mickiewiczem. Na Mickiewicza. A coś więcej? 5/16 zdałam. Czy coś mówi pani pan Tadeusz? Ale on nie musi mi nic mówić, ja wszystko wiem. No to niech nam pani powie. Ja nie mogę powiedzieć. To są jego intymne sprawy. Panie, odczep się pan. Ale to jest egzamin. Pani nam musi coś powiedzieć. Dobra. Jedną rzecz powiem. Pobliż. Babę ma. Jesteśmy pod dużym wrażeniem, pani dyskrecji, ale nie zdała pani. Jak to nie zdałam? Przecież ja mam wiedzę, dobra. A jak powiem więcej szczegółów, dobra? To jest taka Anna Załucka,
taka 30-latka zadbana. Pani Załuski, czy to jest jakaś pana krewna? Jest pani pewna? Tak, bo ja mam okno naprzeciwko. Ja widziałam ją bez majtek. A jak się pani zdawało? Bardzo dobrze, myślałam, że będzie trudniej. Za siedmioma krzakami, stawami, zagajnikami, głazami, kwiatami panował mądry i dobry król. Państwo rosło w siłę, a ludzie żyli, no, dostatecznie. Aż pewnego dnia pojawił się smok, który zaczął nękać króla i jego poddanych. Ohydna to poczwara żądała nie mniej, nie więcej, tylko dziewic. Papierosa może? Nie dużo, że jak jest. Tu jeszcze granat boga. Przecież palał. No i nieźle mi idzie. A cóż to opalimy? Wy mi tu pierdół nie wstawiacie. Piątek jest? Jest. Dziewica jest? Nie ma. Słuchajcie mnie, król. Myślałem, że z wami można po dobroci, ale widzę, że się nie da. Co wy ze mną w kulki gracie, stare baby podstawiacie? Przestań, przestań, jakie tam stare. A ty ile masz lat? 400. No, to ta ostatnia nawet połowy tego, co ty nie miałeś. Żartowniś jesteście, król. Żartowniś. Ale ja się pytam, kiedy będzie dziewica? Smoku, trudności mam. Będzie czy nie będzie? No, ale kiedy one tak powoli rosną. Będzie? Nie będzie. Nie będzie? Nie będzie. No to ja wam, król, pokażę. Król dobrze wiedział, co mu smok może pokazać. Oj, jak on mi strasznie pokaże. Oj, jak ja to okropnie zobaczę. Ale nie wszystko jeszcze stracone. Jest pewien człowiek, od 20 lat w służbie króla, lubi swoją pracę i nie lubi smoków. Szewc zwany Dratewka. Posłuchaj, Dratewka. My, król, mamy ogromne zmartwienie. A ilu was jest? Dratewka ukończył 3 szkoły, ale tylko 2 klasy. Durny jesteś, durny, durny. I to mi się w tobie podoba. Posłuchaj, Wawelskiego znasz? Znam. Widzisz, ten Wawelski coś mnie nie lubi. On jest jakiś taki aspołeczny. Ja mam z nim straszne problemy socjologiczne. Czujesz to, Dratewka? Co? Dratewka nic nie czuł. Dratewka, ja ci to prościej powiem. Ja tego smoka też nie lubię. A, znaczy go ukatrupić? Nie, no może, no tak, tak. Jeśli załatwisz sprawę, dostaniesz pół królestwa i moją córkę za żonę. Pół królestwa, ale bez córki. Dobra, tylko załatw sprawę. A tyś mi to, Dratewka? Jam ci! Jak ty wyglądasz? Król załamał ręce. Przez 7 długich dni i 7 długich nocy walczyłem z potwarą, ale ją zmógł. Jak? Czym? Mów zaraz. Siarką! Siarką? Wybawco! Otrzymujesz w nagrodę pół królestwa. Piękne to były czasy, kiedy wystarczyło postawić... kiedy wystarczyło postawić, co trzeba i komu trzeba, aby załatwić sobie pół królestwa. Dziękujemy. Ani baba, ani szpajki, nie chce wina, ani fajki. Ani baba śpi, choć gra muzyka. Ani baba chrapie w barze, choć Arlekin tak gdzieś każe. Chociaż prosi go w tę noc księżniczka. Obudź się, czarny Ani babo, zmuchnij z brody resztę snu. Obudź się, czarny Ani babo, zatań ze mną tam i tu i tam i tu.
Kolejny sezon westchnień i zawodzeń. Maluję imię tu na ścianie, bazyliki w Mediolanie, moja miła. Tęsknię każdym mediolańskim świtem, do tamtych dwóch zwłaszcza żytem. Pamiętam ciebie w tamto lato, gdy mówiłaś mi beato o malarstwie włoskim. Może nie bardzo byliśmy rozdrobni, na dworze upał 11 stopni, a mój sztalet, o aniele Michale. Zabierzcie mi gitarę, niechaj obecnę trochę. Zabierzcie mi gitarę, właśnie jestem mokrym głosem. Zabierzcie mi gitarę, nie róbcie pośmiewiska, jestem prawdziwym płochem. Sobota rano spać nie możesz, wstaniesz, kapcie włożysz, potem się golisz tylko dla niej i do łóżka śniadanie. Przynosisz jej z porannym słonkiem, bo to by małżonkę namówić na co nieco małe, no chyba wariowałeś. Kobiety jak te kwiaty, kto żonaty, ten wie, powąchać tak, dotykać nie. Minęła pora godowa, teraz tylko boli głowa. Kobiety jak te kwiaty, nie podniecaj się, powąchać tak, dotykać nie. Gdy przyjdzie wiosna, przybij ten cios na klatę. Na ławce wyciął serce i podpisał głupiej ręce. Kto? No powiedz kto? Tak bardzo się starałem, a ty teraz nie chcesz mnie. Dla ciebie tak cierpiałem, powiedz mi dlaczego nie chcesz mnie. Kto dla ciebie nosił brodę, spodnie, kolekcja wybitnego projektanta i kreatora mody, znanego na całym świecie Konstantego DPS-owicza. Chcę mu Państwu zaprezentować modę na cztery pory roku: wiosnę, lato, jesień, zimę. Kolekcja, którą Państwo zobaczycie, to ostatni krzyk mody i będzie obowiązywała przez cały rok 2018. Ciągną sanie góralskie koniki, ej, jadą sania panny, przy nich janosiki. Ej, jadą sania panny, przy nich janosiki. Góra, jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła. To ty jesteś ta dziewczyna. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty. Wiosna, 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 ach to ty. Wiosna, 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 ach to ty. Yeah.
dojrzały, odkrywa życia urok wspaniały. Gdy łyk powietrza z trudnością chwytasz, rwie cię w kolanach, na schodach sapiesz. Serce pierwszy, jak łupiesz, szybko cię bije, lecz w każdej chwili czujesz, że żyjesz. Więc nie narzekaj z byle powodu. Masz teraz wszystko, czego za młodu nie doświadczyłeś, ale dożyłeś. Więc chociaż czasem w krzyżu cię łupie, ciesz się w nim każdym i miej wszystko. Idę ulicą, ktoś mi się kłania. Oddaję ukłon, znam przecież drania. Ta twarz, ten uśmiech i ten błysk w oku. To miły facet, znam go od roku. Jakże u diabła on się nazywa? Dziura w pamięci, czasem tak bywa. Wtedy smutna myśl się rodzi. Nic nie poradzisz, starość nadchodzi. Z trzeciego piętra schodzę radośnie, bo w kalendarzu ma się ku wiośnie. No i spacerów nam nie potrzeba, zwłaszcza, że słońce i błękit nieba. Gdy już po parku idę aleją, nagle pod zimny koszulę kleję. Bowiem myśl mi w głowie tkwi, czy aby kluczem zamknąłem drzwi,